Hej, hej, witajcie. Nagrywam dla Was z Phuketu z miasta Patong w Tajlandii i chcę Wam coś szybko opowiedzieć w temacie odzyskiwania byłej. Mianowicie wczoraj poszedłem na walkę boksu tajskiego i zobaczyłem tam taką sytuację. Jeden z zawodników dostał kopnięcie w jaja i się skulił i położył się na ringu. Z 15-20 sekund dochodził do siebie, wstał i zaczął kuśtykać. Normalnie jak oglądasz KSW, to wiesz, że tam zawodnik po tym jak dostanie kopnięcie w jaja ma 2, 3, 5 minut na dojście do siebie. Tutaj po około 20-25 sekundach sędzia kazał walczyć od razu. Mimo, że tamten jeszcze kuśtykał z powodu bólu, potwornego bólu w jajach. I widać było, że jego przeciwnik natychmiast to wykorzystał i rzucił się na niego, zasypał go serią kopnięć i ciosów. I ja widziałem, jak on pomału w czasie tej walki dochodzi do siebie. Udało mu się przetrwać ten kryzys i na koniec wygrał tą walkę. Było to niesamowite, ponieważ w KSW, w naszym takim cywilizowanym świecie, nie byłoby takiej sytuacji, żeby walczyć po kopnięciu w jaja. Tymczasem ta sytuacja jest bardzo podobna do tego, jak próbują odzyskać dziewczynę moi czytelnicy, widzowie kanału YouTube. Jak dziewczyna z tobą zrywa, to najczęściej jest to trochę jak kopnięcie w jaja. Jest to nagłe, niespodziewane, jest to silny, emocjonalny ból. Wielu mężczyzn się zwija. Wczoraj miałem konsultację z jednym z klientów i on mi powiedział, opisał mi jego sytuację z ex-dziewczyną. I on powiedział w pewnym momencie, że ona mówi mu, że słuchaj, ja cię kocham, ale nie możemy być razem. Ja zadałem mu pytanie, słuchaj, co dla ciebie to oznacza, jak ona mówi, że cię kocha, ale nie możecie być razem? On mówi, no że ona mówi, że ona mnie kocha. Słuchajcie, prawda jest taka, że jak ktoś z kimś zrywa i mówi, że ja cię kocham, to jak dziewczyna mówi, że cię kocham, to jest to tylko jej powierzchowna logika. Z tego poziomu płynie te słowa, kocham cię, to jest... Ona mówi to z przyzwyczajenia, żeby ciebie nie zranić, ale tak naprawdę oznacza to, że już do ciebie nic nie czuje. Bo jeżeli kocha, ale nie chce się z tobą spotykać, nie chce być razem, to coś to jest nie tak, prawda? Dobra, tu stop. I w tym momencie trochę to jest takie kopnięcie w jaja. Nie masz czasu na błyskawiczne riposty, nie masz czasu na otrząśnięcie się po takich słowach dziewczyny, gdy ona z tobą zrywa. Po prostu musisz w tym momencie mieć na tyle opanowane umiejętności, żeby wiedzieć, co robić. Czyli po pierwsze, nie możesz słuchać bezkrytycznie tego, co ona mówi, bo tak samo jak ona mówi, że kocha cię, ale nie możecie być razem, to nie oznacza, że ona cię kocha. Tak samo jak ona mówi ci, że cię nie kocha, ale dzwoni do ciebie na przykład. Umawia się z tobą na jakąś kawkę, na herbatę, czy dzwoni do ciebie, żeby z tobą porozmawiać na jakieś tematy, to jest to sygnał, że coś tam ewentualnie jeszcze nie jest do końca, że jeszcze wasza relacja całkowicie nie jest zakończona, że są w niej jeszcze jakieś emocje. Dlatego nie powinieneś słuchać tego, co kobieta mówi, gdy z tobą zrywa. Znaczy, może inaczej, brać poprawkę na to, co ona mówi po zerwaniu. I brać przykład z tego zawodnika boksu tajskiego, który dostał kopnięcie w jaja i musiał walczyć z tym kopnięciem w jaja aż do końca walki, aż do wygranej walki. Nie poddał się, tak samo ty nie możesz się poddawać, gdy dziewczyna z tobą zrywa, tylko szukać sposobów na to, jak ją odzyskać. Oczywiście jak wejdziesz w link pod tym filmem, znajdziesz linki do moich materiałów, innych materiałów na temat odzyskiwania swojej byłej dziewczyny, kochanki, żony, partnerki. Ale najważniejsze jest to, żebyś się nie poddawał, nie brał emocjonalnie do siebie tego, co ona mówi, po takim, w cudzysłowie, kopnięciu w jaja, tylko na spokojnie szedł dalej. W środku, wewnątrz siebie, możesz być oceanem emocji, możesz być oceanem smutku, możesz chcieć się popłakać, może chcesz się załamać, ale na zewnątrz nie może tego widać. W całym procesie odzyskiwania byłej nie może po tobie widać to, że ty rozpaczasz po rozstaniu. Tak jak ten zawodnik boksu tajskiego po chwili nie dał po sobie poznać, że był trafiony w jaja, tylko walczył dalej aż do wygranej. Tak samo ty. Okej, to było tyle z Phuketu. Trzymaj się, cześć.